Cześć wszystkim i witajcie w kolejnym odcinku z Redstone'a. W tym odcinku pokażę Wam, jak zbudować prosty i automatyczny system ważenia potek w Minecrafcie 1.16.4, ale to może być też Minecraft 1.16. Oryginalnym pomysłodawcą tego systemu był Impulse SV i to jest system, który zaprojektował. Ja do tego systemu wprowadziłem parę zmian, no i zaczynając od tych mniej znaczących. Jak widzicie, tutaj mamy podwójną skrzynię. I kiedy ta podwójna skrzynia zostaje napełniona potkami, to system będzie się sam wyłączał. Stwierdziłem, że ta podwójna skrzynia to może być trochę za dużo, więc po prostu zmniejszyłem to do pojedynczej skrzyni. Tutaj z tyłu też zmieniłem układ redstone'a. Dodałem jeszcze system automatycznego napełniania butelek i myślę, że to jest jeden z ważniejszych dodatków tego systemu. W wersji 1.14.4 nie było takiej możliwości. Ale teraz, ponieważ już mamy Minecrafta 1.16 od całkiem dawna, to dispenserami możemy napełniać puste szklane butelki. Jak ja tutaj sobie wejdę teraz na spektatora, to zobaczycie, że tutaj mamy wodę i tutaj jest hopper minecart. No i kiedy po prostu, kiedy ten dispenser jest uruchomiony, to wystrzeliwuje butelkę z wodą, która jest zebrana przez hopper minecart i idzie do tego hoppera, który oryginalnie był po prostu podłączony do skrzyni. Ale tutaj widać kolejny problem tego systemu. Bardzo szybko kończą się butelki z wodą i jeśli byśmy chcieli utrzymać ten system jakby z dużą ilością butelek wody, no to musielibyśmy zrobić pewien coś takiego, że bierzemy sobie tutaj skrzynię, dodajemy ją tutaj, no i teraz bierzemy butelki z wodą, byśmy musieli ręcznie je wszystkie napełnić. No i wypełniamy tą skrzynię. No i z tą kolumną skrzyni moglibyśmy pójść naprawdę daleko. No i zależałoby to pewnie od tego, jaką ilość potek chcemy zrobić. Jeżeli nie gracie na jakimś super zaludnionym serwerze, no to myślę, że pojedyncza skrzynia potek w zupełności Wam wystarczy. No dobra, teraz przejdźmy do tutorialu. Pokażę Wam tutaj szczegółowo, jak to zbudować. Więc tutaj macie listę materiałów potrzebnych do zbudowania tego systemu. To są materiały, które rzeczywiście w tym systemie będą istnieć, a te rzeczy są tymczasowe. Tym się nie przejmujcie, bo to są bloki do podbudowania, no i jakiś kilof też się przyda, jakby coś wam nie wyszło. Zaczynamy od postawienia skrzyni w tym miejscu, gdzie będziemy chcieli mieć wyjście do tego systemu. Za skrzynią dajemy hopper i komparator, a nad nim observer. Tutaj dajemy nasz brewing stand. Jak już to zrobiliście, to możecie teraz tutaj dać blok, repeater, kolejny blok, no i jeszcze dwa bloki nad tym. Tutaj dajemy komparator, no i dwa kawałki redstone'a. Teraz od tego redstone'a idziemy jeden w lewo i tutaj dajemy kolejny blok i też redstone'a. I po tej stronie dajemy czerwoną pochodnię. Teraz tutaj możecie dać hopper. I przy okazji już zbudować sobie wieżyczkę z pozostałych hopperów. Teraz będziecie potrzebowali paru bloków do podbudowania się. Tutaj możecie postawić tymczasowy blok i się trochę podbudować. No i będziecie musieli teraz wziąć dropery i je też postawić. Może to być ciężkie na scaffoldingu, ale powinno się udać. O. No i jak już ustawicie te wszystkie wasze dropery, to chwilowo możecie ten scaffolding cały zdjąć i ten blok też usunąć. Teraz nad tą czerwoną pochodnią stawiamy observer. Tutaj dajemy blok, a tutaj redstone dust. Teraz bierzemy sobie nasz jeden tor. Stawiamy też tutaj dispenser. Bardzo ważne jest, żeby to był dispenser, a nie dropper. Jeśli postawicie tu dropper, to system po prostu się zepsuje i nie będzie działał, więc upewnijcie się, że to jest na pewno dispenser. No i teraz nad tym torem możecie postawić wasz jeden schodek. Teraz schodzimy na dół i stawiamy tutaj hopper minecarta. No i niszczymy ten tor. Tutaj wyjmijcie to z tego hopper minecarta, bo to też by zablokowało wasz system. Teraz bierzemy nasz jeden piston i przycisk. No i tu jakoś tak trzeba się wspiąć i postawić ten piston w ten sposób. No i na tym przycisk i zasilić ten piston. Teraz tu możecie wylać wasze wiadro wody. To już nie będzie Wam potrzebne. No i tutaj stawiamy jeszcze jeden blok. Idąc dalej, stawiamy tutaj node block.
Tutaj możecie postawić jakiś dowolny blok, żeby on nie wydawał żadnych dźwięków, bo to może być trochę wkurzające. Teraz już ostatnia prosta. Tutaj od strony tego wyjścia obserwera stawiam jeden blok. Przy tym piston i obserwer skierowany właśnie tak. No i teraz tutaj dajemy jeszcze blok szkła, repeater. Dwa bloki ustawione w ten sposób. No i dwie kropki redstone'a nad nimi. Tylko to nie mają być tutaj kropki redstone'a, czyli to nie ma być coś takiego, tylko to ma być taki krzyż. Chyba, że jesteście na jakiejś wersji niższej niż 1.16, tam nie ma rozróżnienia pomiędzy kropką a krzyżem. Teraz wasz system jest już w pełni gotowy. Teraz wam tylko pokażę, jak go używać. Najpierw będziemy musieli ustawić tutaj itemy w tym hoperze. Będziecie musieli dać je w ten sposób. I tutaj, żeby w drugim slocie było 19, a później po jednym z tego itemu. Jedyna ważna rzecz jest taka, żeby te itemy nie mogły wejść do Brewing Standa. Czyli nie dawajcie tutaj takich rzeczy jak Netherwart, działa szkło, działa ziemia, różne takie inne rzeczy. Teraz trzeba podejść do Brewing Standa i dać tu trochę Blaze Powdera. Teraz wejdziemy sobie do tego hopera. I tutaj damy 3 butelki z wodą. To jest bardzo ważne, inaczej system nie zadziała. No i na końcu wypełnimy sobie ten dispenser szklanymi butelkami. I teraz trzeba się zdecydować, jaką podkę chcemy w tym systemie ważyć. Bo w tym systemie będziemy mogli ważyć tylko jeden rodzaj podki. Jeśli chcecie zrobić parę takich systemów, to jest to jak najbardziej możliwe, wręcz zalecane. System będziemy ustawiać w ten sposób, że bierzemy sobie listy składników potrzebnych do zrobienia podki. W kolejności takiej, jakbyście wkładali do Brewing Standa. I teraz odejmujemy z tego jedną brodawkę i tą brodawkę włożymy sobie do Brewing Standa bezpośrednio. I później będziecie musieli tą brodawkę dać na koniec waszej listy, żeby wyglądało jakoś tak. I później już możecie od lewej do prawej wypełnić dropery od dolnego do górnego. Nie musicie wypełniać tego ostatniego, najwyższego dropera. Tak samo nie musielibyście tego wypełniać. Ważne jest tylko, żeby były wypełnione jeden po drugim. Kiedy już to zrobiliście, to możecie odpalić wasz system. Będziecie musieli to zrobić tylko raz. Później będzie to już robił sam i automatycznie. O. No i jak widzicie, tutaj już się zaczęły robić podki. No to możemy sobie chwilę poczekać i zobaczyć, co się stanie. Jak widzicie, podki otrzymaliśmy. Tyle, że ten dropper nie został w ogóle użyty, nie został uruchomiony. I myślę, że to możecie w bardzo prosty sposób naprawić. Tego droppera możecie po prostu nie używać. To znaczy, jeśli chcemy zrobić podkę, no to robimy coś takiego, że zostawiamy ten drugi dropper w spokoju. No i wypełniamy pierwszy, trzeci, no i tak dalej, aż do samego końca. Najwyraźniej jest to związane z położeniem systemu, bo w tej tutaj kopii nie miałem tego problemu. No więc myślę, że to jest po prostu jakiś bug. No i jeśli to zaobserwujecie, to po prostu nie wypełniajcie tego dropera, tylko wypełniajcie te powyżej. I wtedy wszystkie podki już powinny się poprawnie ważyć. O, jak widzicie, pierwsza partia tutaj jest niewydłużona, a druga już jest ok. Teraz jeszcze możemy zasymulować, co by się stało, gdyby system już naprawdę dużo tych potek uważył i gdyby skrzynia nasza była pełna. No to wtedy to wyglądałoby jakoś tak. Teraz poczekamy, aż system skończy ważyć tą partię potek. I gotowe. Jak widzicie, ten hopper jest teraz wypełniony, więc nie może przesłać swoich itemów do skrzyni. No i przez to niewysłany jest drugi update, no i system chwilowo się zatrzymuje. I kiedy z tej skrzyni wyjmiemy sobie trzy podki, no to cały proces zaczyna się od nowa. I to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, więc jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Koniecznie też obejrzyj film Impulsa, bo on tam tłumaczy, jak ten cały system działa. Naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Ja się z Wami na razie żegnam. Cześć!